Wyższe kwoty dofinansowania i progi dochodowe oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku przez osoby, które skorzystały już z programu w przeszłości, to najważniejsze zmiany, jakie od stycznia wprowadzono w programie Czyste Powietrze. W tym roku na dofinansowanie będą mogły liczyć także osoby, które zdecydują się na kompleksową termomodernizację domu. To, jaką kwotę dostaną, zależeć będzie od tego, jaki zakres prac przeprowadzą. Maksymalnie jest to 136 200 zł i jest to dotacja bezzwrotna. W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej można w tej chwili otrzymać do 22 200 zł, na kotłownię gazową do 18 500 zł i do 20 400 zł na kocioł na pelet drzewny. Szczegółowe informacje dotyczące rządowego programu dostępne są na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl.